części konferencji prasowej wraz z nami trener PGE Łukasz Stalimiele z panem Kamilem Kielis. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry. Proszę o podsumowanie dzisiejszego meczu. No na pewno wszyscy to widzieli, że pierwsza połowa, można powiedzieć, że do zapomnienia. Zagraliśmy słabe zawody, mieliśmy swoje problemy, przeżywaliśmy trudne momenty. No, na pewno nie jest to dobry moment, kiedy jest zmiana trenera, jest nowy trener i w trzeciej minucie się traci bramkę. To na pewno nie jest dobry punkt wyjścia, ale tak jak powiedziałem zawodnikom w szatni, no też tak mecze się toczą, że są takie momenty, gdzie przede wszystkim, no, nawet jak chcesz, coś nie idzie, ale musisz przetrwać. I można powiedzieć, że my tą pierwszą połowę w jakimś stopniu, mając dużo problemów taką z tempem gry, z płynnością gry, trzeba powiedzieć jasno, Jagiellonia gdzieś była w takich momentach, gdzie mogła wsunąć drugą bramkę. Może to nie były takie klarowne, bo też bardziej nadziewaliśmy się na takie, powiedzmy, prostopadłe piłki i nie do końca sobie, powiedzmy, potrafiliśmy ułożyć grę pod kątem Jagiellonii w nałożeniu się na tego rywala. W przerwie no, dokonaliśmy takiej, powiedzmy, korekt, jeżeli chodzi o uwagi pod kątem tego, jak Jagiellonia gra, jak się zachować w kilku sytuacjach. Na pewno nie był to łatwy moment, bo wiadomo, drużyna mentalnie też była w trudnym momencie. Moim zdaniem udało się tutaj do zawodników dotrzeć. Zresztą potwierdzili to wychodząc za drugą połowę, bo od razu na początku drugiej połowy, już w 47 minucie, strzał Gettingera na krótki słupek, gdzie broni Alomerowicz, to już była druga sytuacja. W 50 minucie Mak wyrównuje, także od samego początku było takie widać nasze zdecydowanie i wydaje mi się, że druga połowa jest takim prognostykiem w kontekście następnego spotkania. Stworzyliśmy sporo sytuacji, cały czas wierzyliśmy do końca, że możemy wygrać, nie cofaliśmy się, stosowaliśmy pressing, no sporo sytuacji stworzyliśmy, patrzyłem teraz statystyki 18-7 dla Stali, były sytuacje hiszpańskie dwa razy, w sytuacji podbramkowej Domański głową, no kilka razy było blisko, czegoś tam zabrakło. Okej, tutaj w jakiejś perspektywie ten punkt niczego za dużo nie rozwiązuje, bo ani Jagiellonia, ani Stal też sobie takiej sytuacji w tabeli nie poprawiły, ale z perspektywy tego, że drużyna przegrywała i miała duże problemy w pierwszej połowie, na pewno trzeba uszanować to, że drużyna ma taki mentalny zysk po tej pierwszej połowie i może sobie go transportować do pracy na ten tydzień, na następny mecz. Ja tak patrzę na tą drugą połowę, to patrzę w ten sposób, że widzę fundament do tego, żeby się przygotować i na Widzewie powalczyć o 3 punkty. Tak na to patrzę, także dopisujemy punkty. Za bardzo tutaj nie będziemy tego gdzieś mocno eksponować, ale to jest moim zdaniem punkt kolejny dopisany i walczymy dalej. Czy mamy pytania? Proszę przedstawić się panu kierowcy. Marcin Kowalczko, podprogramacie Life. Trenerze, ja się chciałem zapytać, co się wydarzyło w szatni podczas przerwy? Bo wyszliście na drugą połowę całkowicie odmienieni i na lepsze. No, tak jak powiedziałem już, w pierwszej kolejności na pewno korekta tego, co było złe. Druga sprawa, taka korekta w kontekście ustawienia naszego w niektórych momentach na Jagiellonie. Także tutaj trochę momentu taktycznego, ale na pewno parę słów padło, ale to już zostawiamy między co w szatni zostaje. Na pewno była duża motywacja, na pewno ważne było to, że było widać to, co też powiedzieli sobie zawodnicy, że mecz jeszcze nie zakończył, że walczymy i rzeczywiście zawalczyli. No ja też tak patrzę na to, że jest takie powiedzenie, że ktoś jest charakterny. Jeżeli sobie coś powiedziałeś, no to wyjdź i rzeczywiście to zrobi. Zespół to w drugiej połowie zrobił i ten charakter było widać.